Żadnego lepszego rządu nigdy nie będzie niż ten! Prawo i Sprawiedliwość uważam za formację szkodliwą bardziej niż Platforma. Czy zagłosuje pan na Prawo i Sprawiedliwość w przyszłych wyborach? Nie, absolutnie nie. My musimy dać wiarę wątpiącym, że nie będziemy mieli lepszego prezydenta niż ten! Duda to jest Lech Wałęsa, bis w wersji chińskiej podróbki. Wiecie, dlaczego nie będziemy mieć lepszego prezydenta niż ten? Dlatego, że wskazał go Jarosław Kaczyński. Człowiek niezłomny, który wiele wycierpiał. To jest niepokojące. Ja uważam, że Jarosław Kaczyński w tym momencie zdaje sobie sprawę swojego upadku. Ostatecznego. Nie obronił najlepszego ministra rządu, nie obronił polskiej racji stanu, dał się wykiwać jakiejś gnidzie, która tylko nazwisko odziedziczyła. Ja jestem zmartwiony. Kapitulanctwo Jarosława Kaczyńskiego na wszystkich frontach, na wszystkich, pokazuje, że obóz prawicy potrzebuje dziś przywództwa. Panie prezesie, to zadanie będzie wykonane! Pan prezydent Andrzej Duda wygra w pierwszej turze! Kto to jest Duda i obecny rząd? No to słowo zdrajca, bo kretynami nie są. Dzisiaj są następcy tych wielkich ludzi. Premier, rząd, posłowie, nasi senatorowie i pan prezydent. Bo tam nie ma polityków, tylko tam są pierdzistołki. Jarosław Kaczyński wie, że nie ma kim wojować. A kto będzie sygnalizował w tym rządzie, że coś się dzieje niepokojącego? To jest banda tumanów skończonych, to są ludzie bez charakteru. Jeśli ma takich przywódców jak tam Morawiecki i Duda, to tam o polskim interesie narodowym nie będę mówił, żeby nie wkurwiać publiczności. To jest człowiek, który według mnie już jest skompromitowany zupełnie. Nie spodziewam się, żeby zwykli Polacy doczekali się czegoś dobrego po panu premierze Morawieckim. Zdrajcy ojczyzny występują w charakterze opozycji parlamentarnej. No to Prawo i Sprawiedliwość i Kancelaria Prezydenta kontynuują dzieło Platformy w niejako w białych rękawiczkach. I powiedzmy sobie, kto by nie wygrał wyborów, linia jest ta sama. Polska ma być generalną gubernią i nic bez woli niemieckiej w Europie nie może być realizowane. A mówiłem durnie z PiSu, durnie z PiSu. Macie ich wszystkich posadzić do więzienia, a Platformę zdelegalizować. A teraz oni idą do władzy i was posadzą. Wora ukręcą. Ście głupimi fiutami, nie nadajecie się do władzy. I srebrniki z obcych ambasad. Łotry mając pałace, kierowców, sprzedają Polskę za te judaszowe srebrniki zupełnie nie mając noża na gardle. Się to w głowie nie mieści. Czyli kolejna zdrada PiSu. Gorszej nie może być. Morawiecki jest człowiekiem, który po pierwsze z systemu bankowego, po drugie niemieckiego, a tu naród miał go pokochać jako takiego patriotę, który to z krwi i kości Polak, on tam srebrnika od obcych nie wziął, a wziął. Projekt polityczny Prawa i Sprawiedliwości jest już zakończony. Nie ma możliwości realizacji obietnic wyborczych. Zupełnie przeszedł na tor realizacji polityki zgodnie z tym, co sobie życzyła opozycja, czyli opcja ambasady. Uprawiają haniebny proceder zdrady ojczyzny. Przegrywamy swoje 5 minut w historii. Duda i PiS jestem winien, to zdrajcy. Pan premier obecny i pan prezydent obecny są lobbystami prochińskimi. Uważam, że rola pana prezydenta, jaką tutaj przyjął, jest to rola sabotażysty i niemieckiego agenta w Międzymorzu. To prawdziwa, porządna, wielka Polska dopiero przed nami. Państwo polskie jest rządzone przez kretynów, szkodliwych durniów. I ta Polska nastąpi jeszcze za naszego życia, jeżeli będziemy murem stać za tymi, którym powierzyliśmy mandat władzy. No to ja pytam, kto do jasnej cholery rządzi w tym kraju? Bo jak wy nie potraficie, patałachy, no to powiedzcie jasno, jesteśmy do dupy, to znajdą się lepsi na to miejsce. Bo tu nie chodzi o to, że my łamiemy prawo, którego nie ma, tylko chodzi o to, żeby obalić ten rząd. Oczywiście ten rząd nie upadnie, no bo komu by zależało? Ja mówię tak, teraz to jak tam. Się zdoby, jak armia zdobywa miasteczko, to grabi magazyny i tak dalej, nie podpala burderu. On jest wszystkim potrzebny. Zwłaszcza za prezydentem Dudą! Kto dzisiaj rządzi Polską? Czy pieprzący Androny w ONZ-cie, ten mówca pogrzebowy i telefonista dyżurny, pan Duda? No to znaczy, że to jest bardzo źle. Nie było konkurencji, nikt nie mógł wygrać z umiłowanym naszym panem prezydentem za durną wielką piętnastkę do referendum konstytucyjnego. Szczyt głupoty, z której drwią wszyscy od lewa do prawa. Panie prezydencie, zasłużony dzban tygodni, jest pan w dobrym towarzystwie. Ty obce potęgi wyły, bo tego Polakom nie wolno było mieć. Porządnego systemu finansów, sprawiedliwych sądów i silnej armii. Aby doprowadzimy do tego, mam już dobre finanse? Przedsiębiorcy ledwo dyszą pod tym VAT-em, ZUS-em i innymi złodziejskimi daninami. To ukraińskim przedsiębiorcom pomaga polski rząd. To jest dopiero samobój, idiotyzm. A to będziemy pomagać uchodźcom za pieniądze podatnika. Morawiecki to typowy komuch. Okrada własny naród,
żeby pokazać swoją wspaniałomyślność, bo ratuje biednych daleko od domu. A że w tym samym czasie my biedniejemy, to go nie interesuje. No bo on nie biednieje. Bo nie biednieje, tak. Budujemy armię. O, dzban jak lalka, proszę bardzo. Poszło. Ja mam nadzieję, że wojny nie będzie, bo pod takim ministrem obrony narodowej to cholera jasna, zabraknie białych szmat na flagi do kapitulacji. I będziemy mieć sprawiedliwe sądy. Nie trzeba zbombardować przeciwnika, wystarczy doprowadzić kretynów do władzy na terenie wroga. I to jest realizowane już w Polsce. Przecież Morawiecki nie po to fatygował się i Duda na chińską stronę, żeby teraz w tym otoczeniu nie zaczęli tacy suscy operować. Moi drodzy, nie wątpcie, wspaniała przyszłość dopiero przed nami. Polską nie rządzi nikt. Dlatego Polska siedzi w końcowym odcinku przewodu pokarmowego i prawdopodobnie utkwiła tam na dobre. Panie prezydencie, niech panu ręka nie zadrży. Politycy i ministrowie rządu, bądźcie odważni, jesteśmy z wami. Po raz kolejny do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak przestali żyć mitem, że obecny pan premier to jest premier wasz, z PiSu, i że tutaj, że dobrze robi. Robi źle, głupio, i nie ma chyba tygodnia od czasów jego przejęcia odpowiedzialności za rząd, żeby nie doprowadził, powiedzmy, sytuację na różnych odcinkach do ekstremu napięć. Robi to i będzie robił. Uważam, że dzisiaj jest jednym z największych zagrożeń dla państwa polskiego, i kryzys polityczny, jaki zwali na łeb Prawu i Sprawiedliwości, już wkrótce. Kryzys polityczny to jest tylko kwestia czasu. Jak ktoś na was rękę podniesie, przyjedzie nas tu 10 razy więcej, bo wola narodu jest najwyższym nakazem. Naród polski nie szanuje przywódców, wierzy oszustom, głosuje jak kretyn i sam zasłużył na swój los. Chcecie, to macie. Mi nie szkoda. Duda i Morawiecki bardziej się martwią o wizerunek u pijanego, podstarzałego lewaka niż o dobro państwa polskiego. I cała tajemnica wiary. Boże błogosław Polakom! Czołem wielkiej Polsce! Tak. Mi tutaj wyrzucają niektórzy krytycy, że tam kandydowałem ileś razy i nigdy nie wygrałem i ha, ha, ha. Tylko ja nie startowałem z partii o odmiennych programach i nigdy nie było tak, żebym mówił, reprezentował wartości sprzeczne ze sobą.